Problem szarej strefy to jest problem od wielu lat, z którym się spotykamy, stąd ta koalicja na rzecz powołania przedsięwzięć, uruchomienia przedsięwzięć, które zwalczają szarą strefę. Problem narasta, problem się powiększa. Ta gospodarka nasza już jest objęta w 25% szarą strefą. Szczególnym przykładem właśnie jest branża tytoniowa i tam ten problem rzeczywiście narasta. 13-15 milionów papierosów rzucanych nielegalnie na rynek to jest wielki ubytek dla Skarbu Państwa, 7 miliardów złotych, natomiast też nieuczciwa konkurencja dla firm, które działają legalnie. W krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo, jak Anglia czy Niemcy, ten problem szarej strefy, nielegalnych przedsiębiorstw, które nie płacą podatków, jest znacznie mniejszy, ale jest. Natomiast my możemy powiedzieć, że szara strefa mniej więcej relatywnie odpowiada temu, co dzieje się na przykład we Włoszech czy w Grecji, choć no, tak naprawdę w Grecji jest ten problem znacznie bardziej ostrzejszy. Służby odpowiedzialne, służby państwowe odpowiedzialne za sensowne, logiczne, terminowe, legalne płacenie podatków oczywiście czerpią wzory z zagranicy, konsultują się ze swoimi partnerami w krajach Unii Europejskiej. Natomiast niebagatelne znaczenie ma właśnie rozmowy w koalicji na rzecz zwalczania szarej strefy z przedsiębiorcami, czyli praktykami, którzy wiedzą znacznie lepiej częstokroć niż urzędnicy, co należy zrobić, żeby zlikwidować przemyt, ograniczyć szarą strefę, jakie działania, jakie narzędzia podjąć. Podpowiadamy zatem służbom skarbowym, celnym, jak działać i deklarujemy jednocześnie naszą pomoc. Działanie szarej strefy umożliwia szereg bezsensownych częstokroć przepisów. Jednym z takich przepisów, dzisiaj już usuniętych, ale jest ich podobnych, jest mnóstwo, było to, że policja na przykład rekwirowała w nielegalnej wytwórni papierosów maszyny, po czym z racji prawa musiały one trafić na przetarg i ci sami przestępcy, którym zabrano te maszyny, kupowali ponownie te maszyny, żeby robić to, co robili, czyli rozszerzać szarą strefę, produkując nielegalnie papierosy. Tego typu przykładów, niby drobnych, ale jest więcej i na te przykłady wskazują przedsiębiorcy właśnie służbom odpowiedzialnym za likwidację szarej strefy.